witam wszystkich serdecznie. No wygląda na to, że jest ostatnia rocznica 17 września z tym okropnym pomnikiem tutaj, bo nasza presja wieloletnia spowodowała, że różne instytucje zadeklarowały na czele z prezydentem, że ten ohydny pomnik okupantów rosyjskich wreszcie zlikwidują. No, byłoby to dobrze, będziemy tego pilnować. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, co przyniosła Armia Czerwona tutaj nam na Śląsku. Wypalono centrum Katowic, Bytomia, wielu miast, które bez walki Rosjanie zdobyli, ponieważ Niemcy się wycofali. Groziło im okrążenie i oddali okręg przemysłowy bez walki. Rosjanie po pijaku wypalili tutaj stare budynki, starówki, centrum miast. Ograbili wszystko, co się dało. Sami mówili, że są ciężkie czasy, no bo wiadomo, noszenie zegarów to jest ciężkie zadanie, więc czasy były ciężkie, szczególnie te na cmentarzach czasy były ciężkie. Gwałcili przecież wszystkie kobiety od nastolatek do 80-letnich starszych pań. Ukradli wszystko, wywozili włącznie z zakładami pracy. Na przykład wywieźli całą fabrykę benzyny w Gliwicach, kilkaset zakładów na Śląsku. Tutaj nawet niedaleko stąd była walka między oddziałami Armii Czerwonej a Ludowego Wojska Polskiego o parowozownię. Ona stoi do dzisiaj zresztą, ponieważ Rosjanie po nocy zaczęli ją rozbierać i wywozić, a nasze władze komunistyczne chciały mieć jakieś parowozy i jakieś pociągi, więc trochę byli niezadowoleni z tego faktu. Więc trzeba powiedzieć, że raz Ludowe Wojsko Polskie się spisało dobrze i podjęło walkę z okupantem. Oczywiście zaraz ich NKWD przywołało do porządku, ale interweniowali tutaj towarzysze u Bieruta, Bierutu Stalina, no i udało się uratować tą parowozownię. Natomiast nie udało się uratować tysięcy istnień ludzkich, bo przypominam, że Armia Czerwona uruchomiła obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Tak, tak, ten sam niemiecki obóz koncentracyjny w Oświęcimiu oraz wszystkie jego filie podobozy i umieściła w nich, no kogoż by innego, oczywiście żołnierzy Armii Krajowej. Także jak ktoś mi mówi, a ciągle słyszę, że trzeba tym biednym, szeregowym żołnierzom te pomniki stawiać, no to pytanie, czemu tylko rosyjskim, bo przecież ci niemieccy też w tym Oświęcimiu cierpieli tam biedni, niczemu nie winni przecież. Także jeżeli już konsekwentnie SLD chce taki pomnik okupantów, no to z jednej strony, prawda, Armia Radziecka, saudata i NKWD-zisty, a z drugiej strony żołnierza Wehrmachtu szeregowego i szeregowego żołnierza Waffen-SS. I oni by tutaj tak, prawda, dobrze nam pokazywali tych żołnierzy, którzy no byli szeregowi, oni nie byli zmieszani w politykę, nie wiedzieli, co robią, po prostu byli ślepym narzędziem. I to jest dobry pomysł komunistów na to, żeby zostawić te pomniki. Takie kpiny tutaj nam próbują serwować, ale jednak trzeba powiedzieć, że pod naporem naszych akcji, które tu od 3 lat, przypominam, bardzo konsekwentnie robimy. Trzeba podziękować Mariuszowi za pomysł ostatniej akcji, bo przynajmniej pogoda była ładniejsza parę tygodni temu. Pod naporem naszych 3 lat akcji zobaczcie, jak ruszyły się inne miasta. Bardzo ładnie akcja w Nowym Sączu wyszła. Jest decyzja wojewody krakowskiego o zlikwidowaniu pomnika w Nowym Sączu. Teraz w Legnicy chłopacy zrobili piękną akcję, opalowali pomnik. W Warszawie 2 pomniki, także rusza lawina w Polsce i trzeba tę szajkę pogonić. Przy czym zobaczcie, jak bronią tych pomników towarzysze tutaj w sądzie pobliskim czy tam okręgowym. Większość tych sędziów broni pomników. Dlaczego? No bo przecież, proszę Państwa, w ogóle nie chodzi o pomniki, no powiedzmy sobie szczerze. Oni nie bronią wcale pomników, bo te pomniki im do niczego nie są potrzebne. Oni bronią własnych życiorysów. Po prostu największą spuścizną Armii Czerwonej jest cała ta stalinowska szajka w policji, w prokuraturze i w sądach. O to chodzi. Oni po prostu to odbierają, że my prowadzimy jakieś działania przeciwko nim. No chyba nawet słusznie, tak zupełnie między nami mówiąc, jakby się tym głębiej zastanowić. To my po prostu robimy dekomunizację. Na razie placów. Później zrobimy oczywiście wszystkich instytucji.
No tak, niestety jest. No trochę to jest spóźnione. Chcieliśmy wcześniej, podejmowaliśmy próby wcześniej. Ale jak wiadomo, Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki stali na stanowisku, że pozostanie wojsk radzieckich III Rzeczpospolitej jest polską racją stanu. To jest wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego ze stycznia 90 roku. Tak, tak, 90 roku. Już rzekomo w drugim roku wolnej Polski. Także myślę, że tą sprawę pomników mamy już wygraną. Trochę jeszcze trzeba będzie pojeździć, może jeszcze paru zamkną. To byłoby bardzo sympatyczne, tak najlepiej widowiskowo. Natomiast najważniejsze jest w tej chwili zabrać się za tą szajkę stalinowską w innych instytucjach. I to jest następny nasz etap i trzeba tutaj podziękować innym środowiskom, które się włączają. Solidarni 2010, Kluby Gazety Polskiej, Liga Republikańska, Liga Obrony Suwerenności, różne organizacje w różnych miejscach w kraju. Te akcje narodowe, katolickie środowiska włączają i wspierają. I takim szerokim frontem możemy całą tą szajkę pogonić. I jestem przekonany, że w ciągu paru lat sobie poradzimy, bo pod presją społeczną żadna instytucja, czy prezydent miasta, czy jakiś sąd, czy wojewoda, czy prezydent kraju, no nie ma szans. Także żegnamy ten pomnik bez łzy smutku, z radością. Będziemy tu oczywiście regularnie przychodzić, chcemy nagrać sam moment jego demontażu i będziemy prowadzili następne kampanie na rzecz likwidacji kolejnych przejawów stalinowskiego tutaj bezprawia, które nam się panoszy. Ten pomnik był takim widomym sygnałem, prawda, władzy, znakiem władzy sowieckiej i hegemonii rosyjskiej nad Polską. Dobrze sobie posiedział tutaj towarzysz jeden z drugim na tym pomniku tyle lat, 50 lat, no i chwatit, czas najwyższy tą szajkę pogonić. Jako tutaj mieszkańcy Katowic uważamy, że najwyższy czas, żeby w to miejsce na Plac Wolności powrócił pomnik nieznanego grobu powstańca śląskiego. Bo właśnie w tym miejscu stoi. Panie prezydencie Katowic, pytamy się stąd. Może pan nas usłyszy, bo miał pan zaproszenie, a nie przybył pan. Nie przybył żaden radny. Chyba, że jest ktoś tutaj z rady, którego nie znam. Nie ma, tak? Żaden radny. Proszę państwa, co wam jest bliższe, określcie się. Bo na najbliższej sesji przyjdę i zapytam. Czy nadal będziecie utrzymywać ten pomnik? Czy odbudujemy pomnik grobu nieznanego powstańca śląskiego, który walczył o tą ziemię, tym ludziom zawdzięczamy, że Katowice nie były przyłączone do Rzeszy. I warto to, ten fakt ustanowić. Kiedy weszli hitlerowcy, wysadzili ten pomnik. Kiedy przyszli komuniści, postawili to, co tutaj stoi. Dlatego też uważam, że najwyższy czas spełnić rezolucję, którą podjęło miasto, usunięcia tego pomnika, przeniesienia i zbudowania pomnika, który jest potrzebny tu dla lekcji historii. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bo jest ostatnia szansa pod pomnikiem, proszę państwa. Ze wzruszeniem, jeśli to rzeczywiście jest ostatnia szansa, chciałbym podzielić się pewną refleksją jako pedagog, nauczyciel akademicki na temat idei. Idee mają swoje konsekwencje, proszę państwa. Ta idea, żeby ten pomnik trwał, miała umacniać poczucie, że władza ma swoje uzasadnienie głębokie i jest czymś dla Polaków sprawiedliwym. Jeśli z państwa ktoś oglądał program telewizyjny, w którym pan Adam Słomka mocował się z jakimś dobrze wykształconym sekretarzem SLD, tenże sekretarz uzasadniał, usprawiedliwiał pomniki tym, że przecież ci młodzi żołnierze radzieccy, oni się nie znali na polityce.
prawda? Oni po prostu nakazem dziejowym musieli ginąć. Otóż to, każda władza totalitarna to jest taka władza, której zależy na tym, żeby niszczyć pojęcia. Otóż Lenin właśnie powiedział, że polityka to jest działalność zmierzająca do zdobycia władzy i utrzymania się za wszelką cenę przy władzy. Tymczasem sensowne rozumienie polityki, które znane było już w starożytności, polega na tym, że przez politykę pojmujemy roztropną działalność zmierzającą do urzeczywistnienia dobra wspólnego. Przy czym pojęcie dobra, na pojęcie dobro wspólne składa się bezpieczeństwo zewnętrzne kraju, bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, danego państwa, sprawiedliwość społeczna, wolność słowa i tak dalej. A więc potrzebni nam są mądrzy politycy, których działalność będzie zmierzać do roztropnego urzeczywistnienia owego dobra wspólnego. Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, wystosowaliśmy zaproszenie do Pana Prezydenta Tuba. Do Pana Prezydenta Katowic i do wszystkich radnych. I do wszystkich radnych miasta Katowic w kulturalnym tonie, zaraz to odczytam, żeby nikt nie miał wątpliwości. To jest sygnowane przez ruch byłych i przyszłych więźniów politycznych Niezłomni, Katowice 12 września. Prezydent Katowic, pan Piotr Uszok, radni Rady Miasta Katowic. Szanowni Państwo, w imieniu ruchu byłych i przyszłych więźniów politycznych Niezłomni zapraszamy pana prezydenta oraz radnych Rady Miasta w Katowicach na uroczystości 74. rocznicy agresji ZSRR na Polskę, które odbędą się w ramach legalnego zgromadzenia publicznego pod samowolą budowlaną gloryfikującą totalitaryzm o nazwie Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej, w cudzysłowie oczywiście, na Placu Wolności w dniu 17 września o godzinie 16. Liczymy, że władze samorządowe Katowic skorzystają z możliwości osobistego poinformowania mieszkańców o terminie zapowiedzianej rozbiórki totalitarnego monumentu, czego podstawą są dwukrotne i dotąd niewykonane uchwały Rady Miasta w Katowicach. Informujemy także, że w czasie zgromadzenia będą publicznie czytane fragmenty literatury poświęcone agresji 17 września. Mamy nadzieję, że katowicki samorząd dostrzega fakt, że rosyjska agresja z 17 września była realizacją tajnych protokołów paktu Ribbentrop-Mołotow zawartych przez bliźniacze totalitaryzmy. Dalszy brak realizacji postulatów zgłaszanych w latach 88-2013 przez KPN, Obóz Patriotyczny, Solidarność Walczącą, NZS, FMW, NSZZ Solidarność czy Prawo i Sprawiedliwość w sprawie symbolu komunistycznej władzy w centrum Katowic sprawi, że zostaną one rozwiązane ostatecznie. Z wyrazami szacunku przewodniczący zgromadzenia Zygmunt Miernik. I chciałem jeszcze Państwu przypomnieć, że po tym zgromadzeniu udajemy się uczcić pod Krzyż Katyński w Katowicach pamięć, bo to jest Dzień Sybiraka. Wprawdzie Sejm tego nie może przełknąć jeszcze dotychczas, ale jest w następnym Sejmie już zostanie na pewno uchwalony 17 września jako Dzień Sybiraka. Potrzymaj mnie. Proszę Państwa, ja nie chciałbym przedłużać, ta aura nam nie sprzyja, także może jakąś taką jedną krótką uwagę, która mi się nasuwa właśnie po lekturze wspomnień dotyczących generała Wieniawy Długoszowskiego. Otóż generał Wieniawa pewnego swojego przyjaciela z Wojska Polskiego określił mianem półbratanka. Jak Państwo wiedzą, Polak i Węgier to są dwa bratanki, i do bitki, i do szklanki. No i generał Wieniawa twierdzi, że ten jego przyjaciel był półbratankiem, no bo jest świetnym żołnierzem, niestety
zupełnie nie pije. Otóż ja obserwując tutaj to, co się dzieje z tym pomnikiem, od jakiegoś czasu, no tutaj nie można się oprzeć takiemu wrażeniu pewnego zamieszania, a przede wszystkim zwłoki, bo my wszyscy czekamy na usunięcie tego pomnika. Otóż ja ze swojej strony również radnych Katowic uważam za półbratanków. I życzyłbym sobie, żeby to byli nasi pełni bratankowie, a jeżeli półbratankowie, to raczej z tej drugiej strony. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ten historyczny moment chyba przed ostatniego wiecu, bo ostatni będzie tu na ruinach, pewnie na zgliszczach. Czy ktoś chciałby? Nie widzę. Zatem proszę Państwa, możemy z przyjemnością pożegnać to straszydło. No należałaby im się międzynarodówka na koniec, no ale szkoda naszych gardeł. Więc odśpiewamy naszą pieśń, rotę. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli z żył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył sowiecka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Dziękuję Państwu za przybycie. Pójdzie delegacja pod pomnik katyński tam złożyć zniczej kwiaty. Chciałem podziękować policji, że dzisiaj nas nie zamknęła, bo to była taka tradycja, prawda, od lat 70. jak żeśmy tutaj protestowali, że nas zawsze zamykali, a dzisiaj tylko wysłali tajniaków, nagrywają to bardzo ładnie z ich strony. Wszystkim służbom specjalnym życzymy sukcesu w ochronie tych pomników Armii Sowieckiej, a właściwie tych żywych pomników, czyli ich własnych komendantów na czele z Towarzyszem Bilskim i całą tą szerszą grupą pozostałości komunistycznych. Także mamy, proszę Państwa, przyjemną chwilę. Ustalmy, jak będzie szła trasa i kto będzie szedł pod pomnik. Dziękuję wszystkim serdecznie za przybycie. Przypominam, że jutro jest sprawa tutaj w sądzie właśnie o ten pomnik, o zatrzymanie nas tutaj w sądzie rejonowym. Jutro o godzinie 10 jest sprawa, także się spotkamy, kto ma czas, pójdziemy zobaczyć, czy tam jest praworządnie, czy stalinogród. No, zobaczymy jutro. Dziękuję wszystkim serdecznie za przybycie. Zdanie. Uważam nasze zgromadzenie w tej nieprzychylnej pogodzie za rozwiązane.
Dziękuję wam wszystkim. Za przybycie. No i myślę, że jeszcze w jakichś warunkach bardzo przyjemnych wrócili do czytania tej książki, żeśmy mi zapomnieli. Tych procesów, proszę, to nie było ani do wyboru. Za tą pogodę. Dziękuję wszystkim państwu. Dziękuję. Dziękuję się bardzo. Dziękuję. Do widzenia.